Jest to uroczystość odsłonięcia pomnika mającego upamiętnić rolę Żydów w życiu Skopu. Tylko w dobroci i w pojednaniu możemy dokonać takich cudów. I każdy z nas włożył tą małą cegiełkę. Jako samorządowiec 20 lat mogę powiedzieć, że chylę czoła przed radnymi miasta Skoki. Nasze wspólne uroczystości dzisiaj ma wielkie znaczenie. Przede wszystkim będzie szanować zmarłych. Żydowski ludzi, którzy mieszkali tutaj przez wiele wieków. Ale nie tylko, ponieważ to jest też okazja pamiętać, w jaki sposób czy razem budowaliśmy Skoki. Był jaki okres czasu, kiedy nawet to było pół na pół. Jestem przekonany, że wypełniona kamieniami pamięć Gwiazdy Dawida będzie nie tylko znakiem przypominającym przeszłość, ale wołaniem o dobrą przyszłość, jedność i pokój. Skoki mają piękną i ciekawą, ponad sześciowiekową historię. Potomkowie Mikołaja Reja z Nagłowic, którzy byli właścicielami skoków w XVI wieku, dali tu schronienie ludziom z Europy, których dosięgły ruchy reformacji. Żydzi wybrali skoki między innymi dlatego, że czuli się tutaj wolni, mieli doskonałe warunki do życia, o czym świadczą obiekty, które po nich pozostały i cała ta historia. Nie znaleźli takiego miejsca na przykład w większym Wągrowcu, które za sprawą cystersów nie życzyło sobie żydowskich sąsiadów. Żydzi w skokach zajmowali się przede wszystkim handlem. Prowadzili tutaj też ożywione życie religijne. Gmina żydowska w Skokach z pewnością była silna, ponieważ były tutaj różne stowarzyszenia. Żydzi mieli również swoją mykwę i rytualną rzeźnię. Z pewnością też była rytualna piekarnia. Przy obecnej ulicy Jana Pawła II, która w minionych wiekach nosiła różne nazwy, na przykład Hauptstrasse, a niekiedy i Posenerstrasse, znajdują się domy należące do wyznawców judaizmu. Mieściły się tutaj przede wszystkim sklepy. W budynku pomarańczowym Sali Julius miał piekarnię. Po sąsiedzku, w zielonym budynku, mieszkały siostry Loszyńskie, Dora i Jeta, które prowadziły sklep z galanterią damską. W tym jasnym domu mieścił się sklep żelaza należący do Eliasa Kochmana. W pierzei skockiego rynku dzisiaj mieści się sklep spożywczy. Natomiast wcześniej w tym samym budynku mieściła się karczma czy gospoda, a także sklep obuwniczy, którego właścicielem był Michaelis Markiewicz. Ze skockiej synagogi nie pozostało wiele poza działką, która znajduje się tutaj w tym miejscu. Synagoga nie dotrwała do naszych czasów, ani nawet do lat 40., ponieważ była drewniana, opuszczona przez wyznawców judaizmu, którzy udali się na emigrację do Niemiec, niszczała. Została potem sprzedana jako materiał z rozbiórki.
Ocalał natomiast dom rabina, widoczny tutaj za mną. Jak mówią najstarsi mieszkańcy naszego miasta, pamiętają to z opowieści swoich przodków, że tutaj na pewno mieszkał ostatni rabin. Niestety nie znamy jego nazwiska. Ta społeczność po I wojnie światowej liczyła kilkadziesiąt osób. W 1922 roku ta gmina żydowska podjęła uchwałę o tym, aby wyprowadzić się ze Skoków, gdyż w głosowaniu większość zdecydowała, że chciałaby pozostać przy obywatelstwie niemieckim. I też ci Żydzi skoccy opuścili nasze miasto, ale w Berlinie założyli stowarzyszenie takie kultywujące pamięć o ziemiach rodzimych. Stoimy w tej chwili w miejscu, w którym dzisiaj są budynki Herbapolu, ale wcześniej, w 1939 roku, był tutaj młyn. Został spalony w pierwszych dniach II wojny światowej i tutaj właśnie miało miejsce stracenie ostatniego skockiego Żyda, Maxa Loszyńskiego. Wtedy, gdy Niemcy przyszli po Maxa, wyprowadzili go przez tylnią bramę i prowadzili go z krajem, jak my to w Skokach mówimy, Morasia. Przeprowadzili tam go przez ogród, schodami do góry, na teren, na ten dziedziniec przy młynie. Postawili go tam na murku i zaszczelili. Spadł z tego murka na dół, jakieś 6-7 metrów, było tam wysoko, na kupę obornika. No i potem przykryli go tam tym obornikiem, żeby to akurat nie był jakiś tam na widoku czy coś. I prawdopodobnie leżał 3 do 4 dni i później przenieśli to jego ciało tutaj na teren cmentarza żydowskiego Kirkucia. Od dawna interesujemy się rodzinnie historią Żydów skockich i o tych zainteresowaniach dowiedział się znajomy męża, który zaproponował nam macewę. Powiedział, że gdzieś tam ma taką macewę, nie wiem skąd, ale czy byśmy byli zainteresowani przejęciem jej. Oczywiście nie trzeba było nam dwa razy powtarzać, chcieliśmy. I okazało się, że to jest jedyna macewa, która ocalała, przynajmniej jak nam dotąd o tym wiadomo, z Kirkutu Skockiego. Jest ona bardzo okaleczona, ponieważ została zamieniona na koło szlifierskie. Widać wyraźnie nazwisko zmarłego. Był to Moses Marcuch Lagro. Z tego, co się dowiedzieliśmy, był rzeźnikiem. To też ironia, czyli ich od losu, że akurat do ostrzenia noży posłużono, zastosowano jego nagrobek. Macewa, która znajduje się w naszym domu, zostanie przekazana obecnie i umieszczona na Kirkucie Skockim, jednak nie w takim stanie, jak jest taka okaleczona, tylko pan profesor Marciniak zobowiązał się przygotować projekt, w jaki sposób ją wyeksponować i zabezpieczyć, ale na pewno trafi na skocki Kirkut. Shiramalot Mimakem Kreticha Adnai Adnai Shima Vekoli תהיינה אזנך גשובות לכל תחנוני, עם הבנות תשמריהו אדוני, מי יעמוד כמך סליחה, למען תברי, קיוויתי אדוני, קיוויתה נפשי, לדור אוכלתי נפשי, לרניים משלמים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אדוני.
כי אם אדנה חסר ורבי אמו פדות, הוא יפתה את ישראל מכל עוונותיו. Idea jest prosta i, on, i cieszę się, że ona została właśnie zaakceptowana i ten projekt znalazł zrozumienie, bo to jest odwołanie się do bardzo starego zwyczaju przynoszenia zamiast kwiatów w kulturze żydowskiej kamieni na grób, kamyków. Gwiazda jest zorientowana w stronę Jerozolimy. Jak się stanie przed tymi kamieniami, to gdyby wykreślić linię, to ona wychodzi akurat na właśnie przecina Jerozolimę. To też jest nawiązanie do takiego obyczaju orientowania synagog na wschód. Dzisiejsza uroczystość to jest pamięcią dla całego świata. Nie tylko dla Wielkopolski, nie tylko dla mieszkańców Skoków, dla nas osobiście, ale dla całego świata. Chcemy, żeby nie było takiej możliwości, że skockie dziecko dożyje do dorosłości i nigdy się nie zapyta swojego ojca czy swojej mamy, a co to jest? Jak zobaczy taki pomnik, jak ten, który tam jest, musi się zapytać. On wywołuje taką potrzebę dowiedzenia się, co to jest, skąd to się wzięło. My budowaliśmy razem. I jedyna rzecz, którą mogę robić dzisiaj, to jest pamiętać, szanować, rozmawiać, studiować razem. Może dach wskoki.